Xperia 5.5 kontra iPhone 15 Pro. Szeroki kąt 0,7 i 0,5. Oba mają autofokus w szerokim kącie, aczkolwiek jak pójdziemy za blisko w Xperii, to po prostu rozmażę. Po prostu. Czyli to trzeba tak z 10 cm trzeba być dalej, w iPhone może być bardzo blisko. W Xperii zdecydowanie dalej. Ja komentuję to, co widzę na smartfonie, a na smartfonie widzę, że dość ciemno jest na Xperii. Oj, mucha mi wleciała do gęby, przepraszam. Mam nadzieję, że rowerem nikt nie strzeli, bo go nie zapiąłem. Przejdźmy się tutaj, po tym parku. Jak tam stabilizacja? 1X. Wchodzimy w 1X. Jak autofokus? Ładnie nam bluruje. Wygląda nieźle. Wróćmy sobie jeszcze raz w szeroki kąt. Jakbyś chciał vlogować z tych smartfonów, to tak to będzie wyglądać. Vlogowanie z Xperii lub z iPhone'a. Xperia, iPhone. O, i teraz iPhone w głównym obiektywie widzisz, on znowu w głównym nie łapie, ale w szerokim, wróćmy do szerokiego. Zobacz, jak w szerokim ładnie złapie. Oba ładnie łapią. Bez dwóch zdań. Dobra, trochę czerwonego gdzieś, czerwono się ustawić. Znajdźmy czerwone. No, tak jak mówiłem, trzeba być troszeczkę dalej. Dobra. I tutaj mamy 4K 60 w obydwu. Aczkolwiek zobaczcie, jak szeroki jest iPhone. Bardzo szeroki. I wy tego nie widzicie, ale jest śledzenie twarzy w Sony. Śledzi mi cały czas twarz. Co jest to dość dziwne, gdyż z przodu nie ma autofokusu w Sony. W iPhone jest. Oczywiście. Może lepiej byłoby to pokazać na liściu. Widzisz każdą żyłkę, prawda? A na Sony? Nic nie widzisz. Zobaczmy zdjęcie. I tak jak widzimy, moim zdaniem lepsze zdjęcie wyszło na Sony, z tego względu, że tutaj mamy dość słabe wytłumienie tła. A to wytłumienie jest takie, jest dużo... Zobaczcie, ile jest tu szumu. Tu jest bardzo dużo szumu. Różnice są gigantyczne. Skąd tyle szumu w iPhone'ie? No i samo zdjęcie, zobaczcie, że tutaj ta na iPhone'ie prawa część, te płatki się zlały w jedno i mamy nie dość, że przesycone zdjęcie, to jeszcze no, taka różowa plama. A na Sony zrobiło robotę. O, to jednak Sony. Kolejny kwiatek i znowu piękne blurowanie u Sony i w ogóle nie wyblurowało w iPhone'ie, no. Chyba, że ja muszę to manualnie przycisnąć, no to nie wiem, ale to powinno być z automatu, to powinno po prostu zrobić i tyle. Tak jak każdy inny smartfon. Ale straszne te szumy są w tle, tutaj ładnie na Sony wywaliło. I po raz kolejny zero blurowania na iPhone'ie w trybie automatycznym i piękne blurowanie na Sony. Dzwon w obydwu wyszedł wspaniale. Owoce. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że kolorystycznie lepiej wyszedł warzywa, wyszedł iPhone. Jednak ja pamiętam tą paprykę i powiem wam, że ona była taka jak na iPhone'ie, nie taka jak na Sony. Tu w tym Sony jest za jasna, strasznie rozjaśniło. O, tu już lepiej troszkę wyszło. No to widzisz, raz strzeli tak. A tutaj w sklepie sztuczne kwiatki w obu ładnie. Szeroki kąt. No, w obu fajnie. Przybliżamy. Dość takie ostre są te fotki w nocy, muszę przyznać. I zobaczcie, jak ciemno iPhone tutaj zrobił, jakie to jest zdjęcie ciemne. Trochę nocy.
No. Oba mi się podobają. Oba fajnie wyszły. Te różnice są tak niskie, że to naprawdę różnice widać w wideo, a w foto praktycznie tych różnic nie ma. Jakiś budynek może zobacz. No i tak widzicie. Galeria Rzeszów. Zuma. I tu już iPhone zrobił blurowanie. To ja musiałem coś widocznie spierniczyć. No i zobaczcie, jakie to tło jest. To takich strasznie dużo szumów. Czyli tak. iPhone do wideo, a Sony do zdjęć. O i teraz już wiesz.